Dzień dobry, cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Patrycja i zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia recenzji, przemyślenia po lekturze całej trylogii Osobliwego Domu Pani Peregrine. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu chętniej sięgniecie po te trzy pozycje. Dobra, tak jak już mówiłam, przygotowałam dla Was dzisiaj recenzję, przemyślenia na temat tej oto trylogii, czyli Osobliwy Dom Pani Peregrine, druga część Miasto Cieni i trzecia część Biblioteka Dusz. Ja skończyłam Bibliotekę Dusz czytać jakoś na początku grudnia i bardzo mi się ta książka, ta ostatnia część podobała. Chyba podobała mi się najbardziej, więc jeśli miałabym coś powiedzieć tak, jeśli chodzi o kolejność, to tak, na pewno najbardziej podobała mi się ostatnia część, Biblioteka Dusz, później Osobliwy Dom Pani Peregrine, czyli pierwsza część trylogii i później na końcu druga część, czyli Miasto Cieni. Pozwólcie, że odłożę te trzy książki, wezmę tylko jedną do łapki, bo są one dosyć ciężkie. Dobra, więc przybliżę Wam troszkę, o czym jest ta cała trylogia, ale oczywiście nie będzie tutaj spoilerów, więc nie bójcie się, możecie spokojnie oglądać do samego końca, bez żadnych spoilerów. Więc tak, głównym bohaterem tej trylogii jest Jacob, który był bardzo mocno związany ze swoim dziadkiem. I po tajemniczej śmierci swojego dziadka postanawia on wyruszyć na wyspę, o której właśnie dziadek mu opowiadał przez całe jego dzieciństwo. Dodam jeszcze, że Jacob był bardzo związany ze swoim dziadkiem i, no i postanowił po prostu tą wyspę pojechać, by dowiedzieć się wszystkiego o tych tajemniczych dzieciach i tajemniczych osobach z fotografii, które w dzieciństwie przedstawiał mu dziadek. Mi ta trylogia się ogromnie podobała. Przede wszystkim też bardzo duży wpływ na jakość czytania ma to, że książka jest w twardej oprawie. Naprawdę uważam, że jest pięknie wydana. Te zdjęcia może troszkę są takie przerażające, ale książka nie jest straszna, więc wydaje mi się, że nie macie co się bać. Mówię to Wam ja, która boi się zostać czasem sama w domu, więc tak, więc naprawdę nie bójcie się, czytajcie. Może zdjęcia są troszkę straszne, ale ogólnie sama treść tak, tego co napisał Ransom Rix nie jest bardzo straszna, więc nie macie czego obawiać. Co prawda powstało już kilka książek, gdzie po prostu dzieci mają jakąś niezwykłą moc, no ale zapewniam Was, że niektóre z tych mocy, które mają te dzieci, są niezwykłe i są ciekawe i są inne niż te dotychczas spotykane w książkach. Dodatkowy plus też właśnie zostawiam tej trylogii za to, że jest kilka nowych rzeczy, czyli pędle czasowe, są głucholce oraz upiory, które dodają całej tej trylogii smaczku, zdecydowanie. Na początku troszkę wydaje mi się, że można się pogubić, czytając właśnie tę pierwszą część szczególnie, ponieważ człowiek dostaje taką dużą dawkę informacji właśnie o tych głucholcach, o upiorach i tych pędach czasowych, oraz przynajmniej ja tak miałam. Na początku po prostu nie potrafiłam dobrać danej umiejętności do imienia dziecka. Po prostu tak mi się to myliło i nie wiedziałam, które z dzieci ma daną umiejętność, że troszkę mi to na początku przeszkadzało właśnie w czytaniu tej książki. Ale zapewniam Was po prostu, że im dalej, tym jest coraz lepiej, tym bardziej właśnie wnikasz w ten cudowny świat i zakochujesz się po prostu. Całej historii dodają dodatkowo oczywiście smaczku te zdjęcia, które są w każdej książce. I to jest fajne, że po prostu czytasz sobie tą książkę spokojnie, a nagle mam jakieś takie zdjęcie, widzę takie, nie jest może straszne, ale takie dosyć niepokojące i nie wiesz tak naprawdę z czym to się je, że tak powiem.
I to jest też fajne, bo taki masz taki dreszcz takich emocji, że co to zdjęcie zrobi, co to się stanie dalej, jak po prostu autor przedstawi tą osobę, która jest na zdjęciu, jaka będzie jej historia. Chcę Wam ogromnie polecić tę książkę, ale no oczywiście nie tylko tą pierwszą część, ale również i pozostałe dwie, całą trylogię. Naprawdę przeczytajcie, bo uważam, że warto. Ponieważ książka jest o przyjaźni, o poświęceniu, o odwadze, jest też tutaj przygoda. Naprawdę książka jest cudowna, dodatkowo też możesz przeczytać o tym, jak rodzi się miłość między dwójką młodych ludzi, co jest naprawdę piękne. Więc ja Wam ogromnie polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście żadnej z tych części, to sięgnijcie chociaż po pierwszą, bo jest też ona bardzo dobra. Także ja Wam ogromnie polecam z całego serduszka tą całą trylogię. Przeczytajcie. Okej, więc to jest wszystko, co dla Was przygotowałam dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do kciuczku w górę, do subskrybowania mojego kanału oraz do komentowania. Napiszcie mi proszę, czy czytaliście tę trylogię, czy Wam się podobała, co sądzicie. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Dobrze, więc dziękuję Wam jeszcze raz za to, że byliście ze mną, że mnie oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym moim filmie.